Pierskludkowie, wita was zupa. Dzisiaj jesteśmy z Pawłem na ulicach Croydon. Paweł, jak się masz dzisiaj? W miarę dobrze. Jutro idę na Five Addiction. Jest na Wimbledonie. Na co? Five Addiction. To jest agencja, która pomaga. To jest słuchaj mi. Oni pomagają. Oni pomagają. Tak. Okej, okay, ale zacznijmy od początku. No. Ile lat jesteś w Londynie? Od 2014, czyli grudnia, czyli 15, czyli ile? Czyli 9, prawie 8 lat. Okej, okay. Sprawdzasz, czy umiem liczyć, rozumiem. Dokładnie. A powiedz mi tak, z Polski skąd pochodzisz? Z Kielc. A powiedz mi tak, z Polski skąd pochodzisz? Z Kiel. Co robiłeś w Polsce zanim przyjechałeś? Pracowałem. Co konkretnie? Przy oknach. Przy oknach. Okien. Plastikowe okna. Tak, dokładnie. Polska jest potęgą, nie? Przy tak. oknach, wiem. Haj, to robiłeś i później tu przyjechałeś, no i tak. I jakie były twoje początki? Na recyklingu robiłem. Recyklingu. Wiesz, zacząłem od Turken, czyli od indików. Aha. Czyli gumki zakładać, wiesz, no od tego, nie? Później recykling. W Londynie, rozumiem. Tak, tak, nie w Londynie, to nie był Londyn. To Aylesbury było. To poza Londynem. Aha, aha. To dalej. Okej, okay. Okej. Okay. A później robiłem u cyganów, rok czasu. U cyganów? U gypsów, to się mówi po angielsku. Ale... A to są cygany, czyli u jednego możesz robić, czy nie możesz u drugiego. Kingston. Ja ten Anglię znam bardzo dobrze. Kingston, Watford, Chelsea i tak dalej. Bardzo dobrze znam. Bardzo dobrze. Południowy Londyn znasz. Tak, a co tak, u tych cyganów robiłeś? Co robię? Przy kostce brukowej. Kostka brukowa? Tak. A tak jest zadanie. To nie tak, wiesz, jak Angole robią. Jeden, trzech stoi, a jeden tylko kładzie kostkę. Aha, to, musisz... to byłeś ty. No trzeba było zapitalać, nie? To nie ma tak, że wiesz, no... Nie dostajesz butów normalnych, musisz sam sobie radzić, nie? I to nie ma, że wiesz, że masz, jest święto, dostajesz jakieś pieniądze, nie? I nieduże pieniądze, 50 funtów, nie? To nie są duże pieniądze. Dniówka, 50 funtów. To jest, tak. to jest poniżej średniej, to jest poniżej minimum. No to było 4 lata temu. Ha, no to... Teraz nie jest problem, bo mam status, mam wszystko, nie? I żyjesz na ulicach, rozumiem. Tak, no teraz żyję... Co się stało w twoim życiu, że nagle tu pracujesz, a teraz jesteś na ulicach? Powiedz mi ten przełom, by nas no przełom poszedł jeden, ja byłem Nehemiah, to jest. Ja byłem na projekcie rok czasu, że nie mogę pić. Nie piłem. Poszedłem do kolegi na urodziny, wypiłem. No i on mówi, no musisz iść do domu, bo ja muszę się wyspać. Ja poszedłem. No i cóż... Jak byłem na tym, to zrobili mi badanie, czyli po polsku alkomat, 0,30 do widzenia. Nie? Ale na czym byłeś? Na Neymar, to jest projekt... Aha, bo ty byłeś na projekcie, że jesteś na odwyku, nie możesz tak, pić, nie tak, możesz... Tak. I zrobili ci badanie, wyszedł ci alkohol tak, i... Tak, wyszło, że alkohol i muszę opuścić. I że musisz opuścić... Tak, chałupę. Ja rok czasu nie piję w ogóle, nie? Aha, byłeś, dali ci chałupę, dali ci... 7 dni powiedzieć, że muszę opuścić to. Aha, i to był ten moment, kiedy zostałeś w na ulicach. No i na ulicy, no. W marcu tego roku. Tak, tak, tak. W sumie nie tak długo, jesteś kilka miesięcy. Ja sobie radzę na ulicy, to nie jest mój problem. To trzeba wiedzieć, z kim się zadawać. Bo akurat w Croydon jest duży problem, bo to są kofiksy. Nie, chuju mu wyglądacie! Nie, proszę cię, nie ruszaj od tego. Później, jak ktoś chce jeszcze wywiad, to zapraszam no, później. A wywiady, to dla mnie to nie jest problem. Paweł, no i dalej. Status mam, pełny. Status pełny, okej. Okay. Tak. Universal kredyt dostajesz? Tak, oczywiście. Ile tego dostajesz? 350 funtów.
Na miesiąc. Tak, 150 funtów kosztuje na przykład. Za stówkę się załatwi za tydzień. No to jak za to żyć, nie? To za mało, no to się dziwię, że tylko tyle. No nic nie poradzisz, no ale to no, dlatego na ulicy, nie? Okay. Ale wiesz, tu akurat na Croydon to akurat nie jest problem. Bo masz tych food banków bardzo dużo, nie? Aha, czyli jedzenie jest dostępne. Tak, tak, no tak jak w sobotę masz tu jedzenie. Tylko gdzie to kitrać, znaczy zanosić, jak nie ma się domu. Mhm. A dużo powiedz mi, śpisz w jakichś tunelach, nie. Na ziemi, czy jak? Czy na, w ogóle na masz... Betonie, na pod śpiworem. Karton pierwszy i śpiwór i tyle, nie? Akurat to jest Zagrzeb, to nie jest Polska, czyli nie ma tak zimno. No tym tak. Bardziej, że jest czerwiec, jest tak bardzo zimno. Jest dalej, nie? To nie jest duży problem. Tym bardziej, że ja gadałem dzisiaj z panią Michelle. Ja sobie załatwiam tam sprawę z tym całym Crisisem. Crisis, czyli organizacja charytatywna. Tak, tak, tak. Oni pomagają homelessom, czyli osobom bezdomnym. Mhm. Czyli ja rozmawiałem dzisiaj i tak. W Kansi to jest coś takiego, że oni mi chałupę załatwiają. Mhm. Tylko muszę czekać na tą chałupę. A i czekasz, na ulicach czekasz. A powiedz mi, a... Czy ktoś ci zaoferował jakiś hostel, jakiś dach nad głową, coś takiego? Właśnie to jest kwestia taka, że oni mi dadzą hotel albo hostel, czyli przejściówkę. Ale teraz nic ci nie dają? Nie. Zostawili cię na ulicach? Tak. Okej. Okay. No i powiedz mi, masz problem alkoholowy, tak? No tak jest ze mną, że ja namiczam, jeżdżę. Namiczam na dzielnicę, tak? Tak, to, czyli trampem tutaj, jak u nas tramwajem. Trzy przystanki i rozmawiam. We wtorek mamy widzenie z moim keywalkerem, czyli z panią, która się mną zajmuje. I czyli jest inna rozmowa. Detox, czyli leczenie, a później chałupa. Ja we wtorek będę rozmawiał właśnie po prostu. Nie wiem, jaka jest kwestia, o czym będę rozmawiać. A 16 mam z panią Agnieszką meeting antyalkoholowy. Okay. Powiedz, co myślisz o tym, że wiele komentarzy pod tymi moimi filmami się pojawia, że no polska patologia tutaj jest... Jest patologia. Jest patologia. Bardzo duża. Bardzo duża, wśród tak. Polaków. Czemu tak się dzieje? Dobrze się zachowują. A czemu tak się dzieje? Jeśli idą Polacy na ten, na food bank, to drą te... Mordę? Tak. I to mi się nie podoba. Aha, widzisz. Ja tego nie lubię. Ja już nieraz krzyczałem o to. To nawet możesz chłopaku tu zapytać. Ja bardzo krzyczę o to. Ja mówię, ty jesteś Polakiem, żeby nie robić, kurde, takiego debilstwa. Widzicie, słuchajcie? Jest nasz człowiek na ulicach, ale dba o kulturę. I nie trzeba robić bydła. No przecież okay. Ja dużo razy to mówiłem, że... Paweł, mówię, jesteś Polakiem. Bardzo dużo nas tu jest. Proszę o ciszę. Bo tu jest bardzo dużo hoteli, jest bardzo dużo Polaków. W tych hotelach, tak? Tak, 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 czyli dostali to. Aha, rozumiem, takie zakwaterowanie od rządu tak, tutaj tak, pomoc. Tak. To nie jak w Polsce, że nic się nie dostało. Aha, tutaj po prostu nie ma kultury. Polska kultura powinna być. Ja już nie raz się kłóciłem z nimi. Bo trzeba kulturę pokazać. Okay. Tak jak tu, jeden gościu, Angol, Irish, nie ma problemu. A Polak z Polakiem, no to niestety tu jest głupia. Nie wiem czemu. I bardzo drą tą twarz. Hey, mate, can you see him there? Can you see him? Yeah, okay. Was looking. Okay. Yeah, okay. I'm gonna mamy kamerzystę tam. No. Thank you. Ja właśnie nie mam problemu z Polakami, ja się dogaduję. Tylko niektórzy są nienormalni. Znaczy nie to, że nienormalni, tylko źle się zachowują. To mi się nie podoba. Bo bardzo dużo nas tu jest. Bardzo dużo nas tu jest. I powinna być kultura, polska kultura, a nie... Ja tego nie rozumiem po prostu i tyle. Hello, how are you? Come on, come on. This is no problem. All right. Dobrze, Pawełku, powiedz, ziomek, jeszcze coś chciałbyś dodać do tego wywiadu? Nie trzeba, ja po prostu nie wiem, no. Mnie się wydaje, że
Niektórzy Polacy, tych dwóch, co stoi tutaj, następni do mydlenia. Są spoko. Są spoko, okej. Kulturę mają. Ja po prostu nie lubię, że naszej kultury, bo na przykład ja na leczenie idę, na terapię, namiczam, bo ja podnoszę głos, tylko po angielsku. A tu w Anglii jest, może ty wiesz, to jest właśnie wielki problem, jak mówisz głośno i szybko. Bo ja wiem po angielsku mówić, to mówię za głośno i za szybko. I tu jest problem. Ale czemu tu jest problem? No bo w Anglii tak jest, że nie możesz krzyczeć, głośno mówić i szybko. Aha, a ty tak robisz na, twoim leczeniu, tak robisz i denerwujesz lekarzy? Na leczeniu. Normalnie sobie na tym projekcie tak robiłem. Na tym projekcie. Bo to właśnie projekcie. A powiedz mi jakaś rada dla ludzi, dla młodych ludzi, którzy próbują alkoholu i mają, widzą, że lubią go może za bardzo. Czy masz jakąś radę, żeby nie skończyli tak jak no ty, no nie powiedzmy. Nie, no ja tam wiesz, daję sobie radę, nie? Ja teraz idę na detoks i tak daję sobie tam radę. Przystopuję, bo tu mam rodzinę jeszcze, siostrę mam i tak dalej, nie? To po prostu nie pić cajdra tutaj. Nie pić cajdra. Bo to funta 10 kosztuje. No tak, prawie za darmo, nie, ten cider. A tym bardziej, że ja to nie mam problemu. Tu kolegów mam, to podchodzę i... Ha, i alkohol jest dostępny, nie ma problemu z tym. No właśnie, no. Dobrze, Paweł, a powiedz mi, jakiś kontakt na ciebie, jeśli ktoś to ogląda, chciałby ci pomóc. Czy masz numer telefonu, może chciałbyś podać? Jasne, że mam. To podaj... A ja nie mam telefonu. To co chcesz podać, jak nie masz telefonu? Ja mam zawsze telefon. A czemu miałem nie mieć telefonu? To nie wiem jak tutaj, to. A! Możliwe, że ktoś cię zna, kto to ogląda, cię dawno nie widział, chciałby się z tobą skontaktować. Nikt mnie na pewno nie widział tutaj. Bo ja nigdy nie byłem tutaj na tym. Nie? A w których częściach się najczęściej pojawiasz? Tutaj. Na Krojdą. To jest mój numer telefonu. Także ziomki, numer telefonu do Pawła to... Thank you. To numer telefonu do Pawła to 44 kierunkowy do Wielkiej Brytanii. Nie, 7... to 07 albo w Polsce. 742-470-4700. Prosty numer. Dzwońcie, może ktoś jest w stanie pomóc jakoś Pawłowi. No i nic, chyba będziemy kończyć. Dzięki za oglądanie, dzięki za wywiad. Wszystkiego najlepszego, niech się darzy. Pyrsk.